Dzisiaj omówię z Wami wyroby uciskowe. Jest tego dosyć sporo, jak widzicie, ale temat nie jest taki trudny, na jaki wygląda. Wyroby uciskowe stosujemy zawsze wtedy, kiedy mamy chorobę, która wymaga uciśnięcia danej nogi. I to mogą być, może być jakaś opuchlizna, może być żylak również, mogą być pajączki, mogą być również problemy miażdżycowe. I jakie w ogóle mamy wyroby? Zaczynając od najniższych, to są podkolanóweczki, oczywiście kończą się pod kolanem. Pończochy kończą się na udzie i one są samonośne. Trzymają się na jakimś rodzaju silikonu. Tutaj akurat są to paski silikonowe. I jeszcze rajstopki. Rajstopy kończą się na pasie. Mamy troszeczkę tych stopni ucisku, ale to też nie jest takie trudne do ogarnięcia. Generalnie mamy dwa stopnie ucisku, pierwszy i drugi. Pierwszy stopień jest najbardziej powszechny, stosowany przy opuchliźnie, przy żylakach. Większość osób, tak może z 80% pacjentów, właśnie stosuje pierwszy stopień ucisku. Natomiast drugi stopień ucisku jest dla osób, które mają bardzo dużą opuchliznę, wręcz słoniowaciznę, i one muszą ścisnąć tę nogę o wiele, wiele mocniej. Może spotkaliście się z takim oznaczeniem nawet na zwykłych pończochach czy rajstopach, jak ilość denów. To też jest określenie stopnia ucisku, po prostu inna skala. I w pierwszym stopniu ucisku, tym najbardziej popularnym, mamy ich 140. Przypominam, że podstawowe takie pończochy, które dostajemy w sklepie i nosimy, bo tak, żeby ładnie wyglądać, mają od 20 do 40. Także pierwszy stopień ma 140 tych denów, także dużo więcej. Drugi stopień ucisku ma ich 360. Jest jeszcze coś takiego jak stopień profilaktyczny, on ma 70 denów i można mówić, że to jest takie pół stopnia, połówka pierwszego stopnia ucisku, bo tak faktycznie jest. Stosujemy go wtedy, kiedy mamy pracę stojącą, chodzącą, kiedy bolą nas nogi, ale nic się nie dzieje. I w ten sposób zapobiegamy takimi podkolanóweczkami akurat, bo tu mam właśnie podkolanówki 70 den. Takimi podkolanówkami zapobiegamy, żeby nie było gorzej. Istnieje jeszcze coś takiego jak podkolanówka podróżnicza. Ona ma zmienny stopień ucisku. Na dole jest 140, on się w górę ucisku zmniejsza i to jest dedykowane podróżom, jakimś samolotom, albo kiedy się długo jedzie w jakimś autobusie, żeby też nogi nie opuchły. Tak naprawdę każdy stopień ucisku działa troszeczkę właśnie jak te podkolanówki podróżne, bo w kostce będzie największy ucisk, na górze produktu będzie ten ucisk mniejszy, z tego względu, że te produkty działają na zasadzie pompy i mają wyrzucać limfę, która jest na dole kończyny, do najbliższego stawu, do węzłów chłonnych. I podkolanówki będą wyrzucać tą limfę do kolana, a wyroby typu pończochy i rajstopy będą wyrzucać limfę do węzłów chłonnych w pachwinie. W pachwinie jest ich najwięcej, mam na myśli węzły chłonne, i one na pewno już sobie poradzą z tą nadmiarową limfą. Tutaj mam natomiast jeszcze ciekawy wyrób. To są tak zwane pończochy, przepraszam, antitrombo. One są białe. Białe, bo one są używane w szpitalach po operacjach. I mają czubek otwarty na palce. Także palce sobie stoją luźno, nic tam im nie przeszkadza. Oczywiście są takie warianty pierwszego stopnia, czy nawet tych 70 den, wyrobów, gdzie również mają czubek otwarty na palce. Akurat tutaj takich nie wyciągnąłem, ale wtedy wyrób jest ucięty w tym miejscu i palce sobie stoją sobie luźno. Niektórzy mają duże stopy i wolą mieć po prostu czubek otwarty, także dla takich ludzi też istnieje możliwość wzięcia wyrobów z czubkiem otwartym. Co jeszcze miałem powiedzieć o takiej skarpecie?
Takie wyroby są przeważnie dodawane do drugiego stopnia ucisku. Drugi stopień ucisku, jak pamiętamy, jest bardzo, bardzo mocny i ciężko się go wkłada, dlatego też stosujemy tego typu skarpetki. To jest wygodne przede wszystkim, kiedy jest czubek otwarty, bo wtedy naciąga się taką skarpetkę na stopę i wraz z tą skarpetką zaciąga się cały wyrób na nogę i przez czubek otwarty po prostu wyciągamy skarpetkę i wyrób sobie siedzi na kończynie. Trzeba pamiętać, że stosując tego typu wyroby, o ile lekarz nie zaleci inaczej, stosujemy je od samego rana, czyli od momentu obudzenia aż do pójścia spać, czyli cały dzień ten wyrób nosimy na nodze. Ten stopień jest wtedy odczuwalny, ale no tak ma być, bo na takiej zasadzie to działa. Także pamiętajmy, są generalnie dwa stopnie ucisku. Oczywiście są firmy, które mają tych stopni więcej, ale generalnie mamy dwa. Pierwszy, drugi, również stopień profilaktyczny i pończochy stosowane przy operacjach. Tyle na początek należałoby wiedzieć o tych wyrobach. Jeśli macie pytania, pytajcie w komentarzach. Poproszę również o lajki, subskrypcje, szerujcie i zapraszam do nas na Szkolną 2.